Uuu, jaki fajny pad. Ale że jak, to nie ma kabelka? No tak, ta głupia wstawka była tylko po to, żeby was uprzedzić, że jak kupujecie tylko i wyłącznie kontroler, to nie ma w zestawie dołączonego kabelka. No i w razie czego ten kabelek to jest USB typu C. Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w szybkiej, subiektywnej, no i generalnie mojej recenzji kontrolera od PS5. Dzisiejszy odcinek zostanie podzielony na 4 części, spis treści macie w opisie. Na początku zajmiemy się pierwszymi wrażeniami, potem przejdziemy do zalet, wad i na końcu będzie moje podsumowanie. Także mam nadzieję po prostu, że ten odcinek będzie dla was przydatny. Pierwsze wrażenia, czyli nieoczywiste rzeczy, które przykuły moją uwagę na samym początku. No więc przede wszystkim trzeba przyznać, że ten kontroler jest wygodniejszy od kontrolera od PS4. Do tego ma on bardzo fajne analogi. Materiał, guma, czy jak to nazwać, który pokrywa analogi, jest bardzo przyjemny. No i generalnie, przynajmniej na początku, jeżeli kontroler jest jeszcze niezużyty, bardzo dobrze trzyma się palca. No i też wydaje mi się, że troszeczkę cięższe są te ruchy analogiem, przez co jest większa precyzja, ale to też możliwe, że z czasem się wyrobi i będzie chodziło luźniej. No i coś, czego się nie spodziewałem w zasadzie przed zakupem, to po prostu na początku, na samym początku bardzo dziwne wrażenie robiły te takie strzały oraz przyciski X, O, trójkąt i kwadrat. Teraz te przyciski są wykonane z takiego bardziej, jakby to określić, może trochę gumowego, miękkiego plastiku. No i generalnie po chwili się już idzie przyzwyczaić, ale na samym początku dziwne wrażenie to robi. No i dobra, żeby trochę pozytywniejsze nastawienie wprowadzić, to pomówimy najpierw o zaletach, do których na pewno należy USB typu C. Zwyczajnie ten kabelek lepiej się trzyma w kontrolerze, no i przede wszystkim można go włożyć losową stroną. No wiadomo, technologia idzie do przodu, więc ten kabelek też siłą rzeczy jest lepszy. Drugą zaletą moim zdaniem jest rozmiar kontrolera. Oczywiście nie dla wszystkich, ja nie mam jakichś mega dużych rąk, aczkolwiek mimo wszystko jest to wygodniejsze. Kontroler od PS4, no już się do niego przyzwyczaiłem, co prawda, ale jest trochę maławy. Wiem, że wiele osób, zwłaszcza jak się przenosiło z kontrolera od Xboxa, to po prostu ręce ich bolały. Tutaj nie powinno być takiego problemu. Trzecia zaleta to generalnie ten kontroler jest zdecydowanie cichszy. Przez to mam na myśli, że klikanie w szczególne klawisze, takie jak strzałki, jak te X-y, o których wcześniej mówiłem, to wszystko jest zdecydowanie cichsze na kontrolerze, zwłaszcza od PS4. Generalnie ja się będę odnosił cały czas do kontrolera od PS4, bo tego wcześniej nie powiedziałem, bo na takim kontrolerze grałem poprzednio. To na kontrolerze od PS4 te klawisze czasami, zwłaszcza przy intensywnej rozgrywce, były bardzo głośne, no i tak w zasadzie stukały, no takie nieprzyjemne dźwięki robiły. No to na padzie od PS5 ten problem jest wyeliminowany, jest to zdecydowanie cichsze. No i jeszcze bym dodał na zakończenie precyzję ruchu. Zarówno gałki, jak i te triggery L2, R2, chyba triggery. Ale w każdym razie wydaje mi się, że można z nich uzyskać większą precyzję. Aha, i jeszcze jest często zapominana zaleta. Zwyczajnie DualSense jest napędzany akumulatorem, nie tak jak Xboxowe kontrolery baterią. No i wydaje mi się zwyczajnie, że to jest lepsze rozwiązanie. Może ktoś uważać inaczej, ale tak jak powiedziałem na początku, to jest subiektywna opinia. No i z takich podstawowych rzeczy to by było w zasadzie na tyle. Wady kontrolera, czyli generalnie co mi przeszkadza i co może niektórym przeszkadzać. Taką pierwszą trochę nieoczywistą wadą jest ciężar kontrolera, ponieważ zwyczajnie jest on zdecydowanie cięższy od poprzednika. No i jest to trochę niewyważony ciężar. Połowa kontrolera jest bardzo lekka, połowa jest bardzo ciężka. W sensie bardzo ciężka. No dobra, nie jest to nic ciężkiego, ale przy dłuższej rozgrywce po prostu czujecie, że macie go w rękach. Dla niektórych to może być plusem, mnie to drażni, ponieważ nie czuję takiej lekkości. Ale tutaj już może głupoty zaczynam gadać, to przejdźmy do kolejnej rzeczy. Jaką jest na pewno słabe wsparcie na Steamie oraz słabe sterowniki na ten moment. Generalnie jest już niby dostępna jakaś konfiguracja kontrolera na Steamie, aczkolwiek polecam ją wyłączyć, ponieważ jak ja to używałem, to po prostu mi przyciski wszystkie pomyliło, pozamieniało na Xboxowe, a potem działało jak PC-towe, dlatego były z tym naprawdę cyrki. A co do innych sterowników, to po prostu ja do kontrolera od PS4 używałem przez niektórych pewnie znanej stronki, która zmniejszała po prostu opóźnienie kontrolera. No i zwyczajnie do PS5 jeszcze nie jest to przystosowane, przez co odczuwam input lag przy kontrolerze od PS5. Jeżeli ktoś wcześniej nie używał żadnych sterowników do zmniejszania opóźnienia, to zapewne nie odczuje, może nawet będzie mniejszy czas reakcji przy DualSense. No i taką ostatnią wadą, co myślę dla wielu będzie znacząca, jest cena. Na ten moment kontroler jest prawie 2 razy droższy od poprzednika, na którym mi się gra bardzo dobrze, ale wiadomo, nie zawsze cena gra rolę. No i czas na małe podsumowanie. Ja na razie będę grał na kontrolerze od PS4, zwyczajnie przez te sterowniki, a raczej ich brak, ponieważ jestem przyzwyczajony do tego zmniejszonego opóźnienia, no i mnie to bardzo denerwuje. Pod inne gry
gry, zwłaszcza na PS4 kontroler, wydaje się bardzo fajny. Co do używania go na PC, już nie mówię o Rockecie, to po prostu naprawdę trzeba poczekać na te sterowniki, które umożliwią po prostu wykorzystywanie wszystkich opcji, tych adaptacyjnych triggerów oraz wibracji. No i ja generalnie nie mogę się doczekać, aby go przetestować w jakiejś ciekawej grze fabularnej, czy to w wyścigu, czy to podczas jakiegoś strzelania z łuku, ale na to będzie trzeba trochę poczekać. Mój werdykt ostateczny jest taki, że jeżeli macie poprzedni kontroler od PS4 lub jakikolwiek od Xboxa, to tylko i wyłącznie do Rocket League aktualnie się nie opłaca zakupować kontrolera od PS5, a jeżeli po prostu chcecie wykorzystać jego funkcje, nie będę tutaj mówił oczywiście o przypadku PS5, no bo tam nie macie wyjścia, zawsze dostajecie kontroler, ale do gry w jakieś ciekawe gry na Steamie, czy tam po prostu na PC, to ja bym się wstrzymał, aż opadnie cena oraz po prostu powstaną coraz to lepsze, coraz to nowe sterowniki, no i będzie pełne wsparcie. No i okej, to by było dzisiaj na tyle, zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji oraz mam nadzieję, że wam trochę pomogłem. Elo, elo.